O nowej, ekscytującej wystawie w Ossolineum opowie sam pan dyrektor Adolf Józwenko. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Dlaczego wrocławianie powinni obejrzeć nową wystawę już od jutra? Przede wszystkim dlatego, że prezentuje ona znakomite malarstwo z dawnej kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich. Przypomnę wrocławianom, że we Lwowie Ossolineum funkcjonowało w strukturze biblioteka, Muzeum Książąt Lubomirskich i wydawnictwo. W strukturach obecnego Ossolineum jest też to muzeum, ale zbiory w przeważającej większości są we Lwowie. Udało nam się dogadać z Galerią Sztuki we Lwowie i oni przywieźli do nas wystawę prezentującą wspaniałych autorów, portrety, pejzaże, obiekty architektoniczne, kwiaty. Wystawa wzbudza kolosalne zainteresowanie, stąd zapraszam, bo będzie trwała tylko do 2 lipca, a nie wiem, czy po jej zamknięciu nawet we Lwowie będzie można te obrazy obejrzeć, bo one w większości wrócą do magazynów. W większości pokazywane są po raz pierwszy, nie tylko w Polsce. A przypomnijmy, że to przed II wojną światową była jedna z największych kolekcji, prawda? Przed II wojną światową ta kolekcja liczyła sobie niemal 1500 obrazów. Ossolineum powstało na początku XIX wieku. Przez XIX wiek darowizny ojców założycieli, to znaczy Ossolińskiego i księcia Henryka Lubomirskiego, rosły. Dzięki przede wszystkim darom, zakupom niewielkim, bo na to nie było pieniędzy, ale dary, dary i jeszcze raz dary. To była instytucja ciesząca się bezwzględnym zaufaniem społecznym, a ponadto instytucja krzewiąca wiarę w to, że niepodległa się odrodzi. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Zatem jeszcze raz zachęcamy Wrocławian, bo przecież to jest ten magiczny związek Wrocławia i Lwowa i on także się wyraża poprzez sztukę. Dziękuję bardzo. Dla Echo24 Łukasz Ciona.